Dzień dobry. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów Fundacji Instytut Badań i Edukacji Społecznej oraz Gazety Olsztyńskiej serdecznie witam na pierwszym warmińsko-mazurskim Dniu Profilaktyki. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i będziemy mogli dzisiaj wspólnie podjąć działania pozwalające nam, mieszkańcom regionu Warmii i Mazur, dobrze żyć. Pragnę gorąco przywitać ambasadorkę naszej edukacyjnej akcji Bezpieczna Przyszłość, panią wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Violettę Wysocką. Witam serdecznie przedstawiciela samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, pana dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, pana Ryszarda Wasińskiego. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że ten pierwszy dzień, warmińsko-mazurski dzień profilaktyki, właśnie się odbył i myślę, że będą takie kolejne, ponieważ takie przedsięwzięcia są potrzebne. Świadomość społeczeństwa z roku na rok wzrasta. Wiemy, że profilaktyka jest bardzo potrzebna, coraz zdrowiej się odżywiamy, uprawiamy ruch, no ale gorzej jest z wprowadzeniem tego w praktykę. Dlatego czeka nas jeszcze dużo pracy i takie przedsięwzięcie jest też doskonałym przyczynkiem do tego, żeby coś przemyśleć, zmienić i bardziej o siebie zacząć dbać. Jeżeli chodzi o samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, to wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, przyjęliśmy regionalny program operacyjny na lata 2014-2020, gdzie na profilaktykę zabezpieczonych zostało ponad 45 milionów złotych. Na co te środki będą wydatkowane? Będą to programy polityki zdrowotnej dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób odkleszczowych, nowotworu gruczołu krokowego oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością, zapobieganie rozwojowi próchnicy, profilaktyka raka szyjki macicy, tutaj mamy na myśli szczepienia dziewczynek w wieku 11-14 lat. Ponadto wdrożony zostanie program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, a także program zdrowotny z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. Cieszę się, że jest taki przekrój na tej sali, bo są i osoby młode, i dojrzałe, i bardziej dojrzałe. Znaczy to, że profilaktyka i zdrowie dla nas wszystkich jest jednakowo ważne. Prelegentami dzisiejszymi są specjaliści z Warmii i Mazur. Lekarze stąd, lekarze światowej klasy, z czego bardzo się cieszę, bo jesteśmy jako mieszkańcy regionu z Was dumni. Życzę dobrego dnia, ciekawych przemyśleń i wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że te informacje, które są przekazane, będą przez Państwa przyjęte i wdrożone. I do zobaczenia za rok. Szanowni Państwo, dzisiaj ze względu na inne obowiązki nie mogła być z nami obecna pomysłodawczyni naszego projektu, pani Anna Sławińska. Olsztyńska TV przygotowała dla Państwa film z wystąpieniem pani Anny. Witam Państwa na pierwszym warmińsko-mazurskim Dniu Profilaktyki. Niestety nie mogę być dzisiaj z Państwem, ale mam nadzieję, że skorzystacie Państwo z informacji, jakie mają do przekazania Wam zaproszeni przez nas goście. Dziękuję pani marszałek Śląskiej Zyśk za to, że zechciała być ambasadorką naszej akcji, wykładowcom za to, że przygotowali dla Państwa informacje dotyczące profilaktyki najczęściej występujących chorób w naszej populacji, a przede wszystkim dziękuję Państwu za to, że zechcieliście się dzisiaj z nami spotkać. Mam nadzieję, że zachęcimy Państwa do tego, abyście zapoczątkowali zmiany w swoim życiu. Popatrzmy razem w przyszłość, bezpieczną przyszłość. Panel Zdrowy Styl Życia. Zapraszam do zabrania głosu podczas wykładu Styl Życia – Znaczenie dla Zdrowia Człowieka, doktor medycyny Joannę Białkowską, specjalistę rehabilitacji medycznej z Wydziału Nauk Medycznych WM w Olsztynie oraz specjalistę rehabilitacji medycznej na Uniwersytecie Szpitalnym.
Witam Państwa serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Uważam, że takie dni są nam szalenie potrzebne, rzeczywiście powinniśmy dbać o nasze zdrowie, bo proszę Państwa, nikt nie zadba o nasze zdrowie, jeżeli my sami o nie nie zadbamy. Jak myślicie Państwo, nasze zdrowie, co ma największy wpływ? Ja Państwu przygotowałam tak zwany rozkład Lalonda, który nam pokazuje, że na nasze zdrowie przede wszystkim w 53% wpływa styl życia. Jeszcze z powrotem poproszę. Tylko, proszę zobaczyć, w 10% opieka zdrowotna ma wpływ na nasze zdrowie. Czynniki genetyczne to 16% i środowisko fizyczne 21%. I jeszcze raz. Zapraszam na drugi wykład, który prowadzi pan Wojciech Mikulski z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Wykład bóle kręgosłupa, zarys problematyki, profilaktyka i postawy terapii. Ze względu na fakt, że przyczyn dolegliwości bólu kręgosłupa może być wiele, leczenie operacyjne na podstawie wyników z badania obrazowego może być nieskuteczne. Ponownie, czy rozwój technologii badania i leczenia poszedł w dobrym kierunku? Rozwój technologii badania z pewnością tak, natomiast czy metod leczenia? Niekoniecznie. Wnioski. Zmiany w strukturze krążka międzykręgowego czy układu kostnego kręgosłupa są nierozłączną częścią procesu starzenia się. Ja to zwykle porównuję do siwienia włosa. Zmiany widoczne w badaniu obrazowym nie zawsze dają dolegliwości bólowe. Ból może pochodzić z wielu innych struktur, których dysfunkcje są niewidoczne w badaniu obrazowym. Pani doktor nauk medycznych Wanda Wadowska, konsultant wojewódzki do spraw hematologii i onkologii dziecięcej, ordynator oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Dziecięcym w Olsztynie. Ponieważ nowotwory zdarzają się w każdym wieku, i u dzieci, i u dorosłych, i nawet są wrodzone. Także wiedza na ten temat może pomóc, mam nadzieję, nie w Państwa rodzinie, ale gdzieś u znajomych, jak Państwo dostrzegą jakieś wczesne objawy, to może być to ten taki dobry moment pokierowania kogoś do lekarza i pomysł, że to również może być nie coś innego, ale nowotwór dziecięcy. Proszę Państwa, dzieci chorują na nowotwory na szczęście rzadko. Biorąc pod uwagę wszystkich chorych nowotworowych, to dzieci to jest tylko 1%. Częstość zachorowania około od 110 do 145 na 1 milion przypadków w Europie. Zapraszam do prowadzenia wykładu doktora Mateusza Manika, specjalista onkologa z Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW oraz z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii. Na początku kilka statystyk. Chciałbym Państwa w tym wykładzie bardzo mocno przekonać do tego, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. To takie proste słowa, ale naprawdę istotne. W Polsce nowotwory złośliwe na całym świecie stanowią duży problem. Niedługo wyprzedzą, jeżeli chodzi o ilość zgonów w populacji, choroby układu krążenia. Najczęstszym nowotworem u mężczyzn jest nowotwór płuca, natomiast u kobiet zapadalność na raka piersi jest największa, natomiast umieralność niestety również płuca coraz bardziej dotyka również kobiety. W naszym województwie warmińsko-mazurskim, tutaj tego wykresu dobrze nie widać, ale na przykład w 2010 roku liczba nowych zachorowań na nowotwory wśród osób dorosłych to ponad 5,5 tysiąca w ciągu jednego roku. Jak się to przemnoży, zsumuje z wielu lat, a plus wiele rzeczy, które nie są wykryte, nawet nie wiemy, że ktoś umarł na nowotwór, naprawdę jest tego dużo i coraz więcej. Szanowni Państwo, ostatni wykład paleoonkologiczny poprowadzi doktor medycyny Dariusz Michajk, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej w Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie i w Olsztyńskim Ośrodku Onkologicznym Kopernik. Tytuł wykładu: Blaski i cienie profilaktyki raka piersi. Rak piersi to jest choroba, która ma bardzo znane i powszechnie znane czynniki ryzyka. Wiadomo, że ja sobie je podzieliłem na dwie
grupy, na czynniki, które nie mamy wpływu. No, jestem tradycjonalistą, płeć zaliczyłem do czynników, na które nie mamy wpływu, bo rak piersi to jest choroba kobiet. U mężczyzn to jest bardzo rzadki nowotwór. Wiek, no, też nie cofniemy sobie wieku. Rak piersi to jest choroba kobiet, tak naprawdę, wbrew temu, co się mówi, dojrzałych. 3/4 raków piersi jest po 50 roku życia, rasa, mniejszy czynnik ryzyka. To jest dość ciekawe, dlatego że rak piersi jest rzadki w, na przykład w Japonii. Wykład cukrzyca u dzieci i narastający problem. Co to jest cukrzyca? W ogóle cukrzyca, jest to choroba polegająca na zaburzeniach metabolizmu, należy do grupy chorób metabolicznych, które dotyczą całego organizmu, całego ustroju. Nie można powiedzieć, że to jest choroba trzustki, że to jest choroba wątroby, że to jest choroba jakiegoś narządu. Jest to choroba ogólnoustrojowa. Oczywiście ona wynika z tego, że jest duży cukier i jest zaburzenie metabolizmu tej glukozy z powodu braku, niedoboru albo niewłaściwego działania insuliny, czy też z powodu nadmiaru hormonów, które podwyższają cukier, a nie z powodu insulinowego. Niedobór lub brak insuliny u dzieci to wynika najczęściej z uszkodzenia komórek trzustki. Cukrzyca nie jest chorobą zakaźną, jak już powiedziałam, ta epidemia nie jest zakaźna. Cichy zabójca, to Państwo, nie jest moim zadaniem przestraszyć Państwa i wprowadzić, bo strach to nie jest, nie są dobre emocje. Chciałem zwrócić na uwagę jedynie na chorobę, która rzeczywiście rozwija się podstępnie. Pani doktor poprzednio mówiła o cukrzycy typu pierwszego, ta, która częściej występuje u dzieci. Natomiast tym cichym zabójcą jest cukrzyca typu drugiego. Panowało kiedyś, czyli określana kiedyś jako cukrzyca dorosłych. Przez tych, którzy na nią chorowali, mówili, że ja mam tą lepszą cukrzycę, bo nie muszę przyjmować przynajmniej na początku trwania insuliny. No niestety nie jest to do końca prawda i ta cukrzyca typu drugiego niestety jest zabójcą, o czym w dalszej części chciałbym powiem Państwu. Takimi czynnikami, które predysponują ryzyka zakażenia układu moczowego u dzieci, to są zakażenia układu moczowego w wywiadzie, stwierdzenie wady układu moczowego u pacjenta, stwierdzone nieprawidłowości w badaniu USG wykonanym prenatalnie, dodatni wywiad rodzinny, czyli zakażenia układu moczowego, wady układu moczowego, które występują w rodzinie, zaburzenia mikcji, czyli są to albo częste mikcje, albo rzadkie mikcje, albo nagłące parcia na mocz, zaparcia, jak również bierzemy tu pod uwagę w tej chwili aktywność seksualną dziewcząt. Zatytułowałem tę prezentację nerki niewolą, bo rzeczywiście w większości nerki, kiedy chorują nawet poważnie, nie bolą, a objawy związane z chorobami nerek pojawiają się bardzo późno. Niestety, chore nerki, które nie bolą, ale mogą już z powodu uszkodzenia swojej funkcji spowodować udar mózgu, zawał serca, pogorszyć ciśnienie tętnicze. Nerki owszem wydalają mocz, ale nie tylko. Nerki odpowiedzialne są za stan dobry naszych kości. Nerki regulują nasze ciśnienie tętnicze, zapobiegają występowaniu anemii. A więc mocz mogę oddawać cały czas tak samo, w takiej samej ilości, a pierwszą objawem choroby nerek może być anemia. A więc nerki wpływają na cały organizm. Szanowni Państwo, ostatni już panel kardiologiczny. Poprowadzi pan profesor doktor nauk habilitacyjnych i nauk medycznych Andrzej Rynkiewicz, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Kierownik kliniki. Z mikrofonem Państwu pokażę. Tutaj na czerwono to, co jest namalowane, to jest mniej więcej przekrój przez siatło naczynia. Typowe tak zwane tętnicy. Myślę, że pacjenci to zwykle na tętnicę nie żyły, tak? Powszechnie mówią, że naczynia to żyły, tak? A mamy właściwie dwa typy naczyń. Jeżeli krew dostaje się, jest pompowana z serca, to dostaje się do aorty, to tętnic. Czyli jak odpływ od serca, to te naczynia nazywamy tętnicami.
i ona rzeczywiście tętni, tak? Bo to jest tam, gdzie jest wysokie ciśnienie. Natomiast krew wraca z powrotem w układzie rzymnym i one nie tętnią, ale rzeczywiście wszyscy prawie nazywają naczynia żyłami, tak się nazywa przyjęło. Teraz co z tą miażdżycą jest? No, najważniejsze jest to, że ona rośnie bardzo podstępnie, tutaj widać. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za udział w naszym pierwszym dniu profilaktyki. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok, może wcześniej na innych programach profilaktycznych. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i życzę dużo zdrowia. Krótko zrobię, albo masz to zrobię, albo można robić. Tak, właśnie. Może pojedynku wsiągnąć.